Cześć dziewczyny. Jak widzicie, trochę wieje. Słuchajcie, chciałam wam pokazać stylizację do kurtki Moro. Także tak, mogę wam pokazać. To jest taka torba z Zary, która jest z świekami i myślę, że pasuje do tej kurtki jak najbardziej, bo jest duża, jest taka właśnie też w takim trochę może stylu bardziej wojskowym, takim militarnym. Do tego trochę ozdób na ręce, właśnie jakieś złote, tutaj brazoletka jakaś właśnie czarna, skórzana, zegarek, tak, to co noszę na co dzień. Buty mam z zeszłego roku, zimowe z Zary. Koszulka. No, dość ten motyw koronki z kurtką Moro mi nie pasuje po prostu do siebie. Może kolor nie jest aż tak straszny, ale po prostu ta sama koronka i ten motyw nie pasuje mi to zupełnie. Spodnie boyfriendy, owszem, są fajne, ale wydaje mi się, że do kurtki Moro razem z czerwonymi trampkami zaczyna już to tworzyć taką... Jest tego za dużo, jest to kiczowate i dość takie niesmaczne. Torebka, która jest ale bardzo zielona w tym sezonie i jest właśnie zielona z frędzlami. Tak, pasuje owszem kolorem do kurtki, ale fason i jakby do militariów frędzle w ogóle nie zgadzają mi się ze sobą. Nie uważam, żeby to była udana stylizacja i odradzałabym wam, dziewczyny, po prostu takich kombinacji.